ksiądz Małgorzata Gaś. Dzisiaj mamy piątek, 27 września 2024 roku. W księdze proroka Izajasza w 65 rozdziale w wersecie 18 czytamy: będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę. A w pierwszym liście do Tymoteusza w 4 rozdziale w wersecie 4 i 5 apostoł Paweł napisał: wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem, albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Tydzień temu rozpoczęłam moje poranne rozważanie nad Słowem Bożym od przypomnienia pierwszego artykułu wiary. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Dziś znowu słyszymy o Bogu, który wszystko stworzył. W 65 rozdziale Księgi Izajasza odnajdujemy zapowiedź stworzenia nowego nieba i nowej ziemi. Bóg ustami swego proroka mówi: oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię. I nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu, a raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę. Bo oto ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość. I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu. I już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. W 65 rozdziale Księgi proroka Izajasza czytamy o tym, że Bóg będzie się radował i weselił po wszystkie czasy, czyli przez całą wieczność. Będzie się radował z tego, co sam stworzy. A jak przypomina nam dzisiaj apostoł Paweł, wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre. Pozwólcie, że zapytam, czy też tak sądzisz? Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, czy też uważasz, że Bóg jest stwórcą jedynie dobrych rzeczy? Czy nie zdarzyło ci się pomyśleć, że jednak Bóg się pomylił, przesadził, coś źle uporządkował i zaplanował? Czasami ludzie mówią: starość Panu Bogu się nie udała, czyli nie akceptują w pełni procesu starzenia się ludzkiego ciała i ludzkiego umysłu. Ludzie pytają, dlaczego Pan Bóg pozwolił Ewie na zerwanie owocu z zakazanego drzewa w ogrodzie Eden? Czyli uważają, że Bóg postąpił nierozsądnie, bo mógł od razu uniemożliwić ludziom popełnianie grzechów. Ludzie też stwierdzają, Bóg nie istnieje, bo gdyby istniał, nie byłoby tylu nieszczęść na świecie. Czyli nie chcą zrozumieć, że wojny, akty złości, nienawiści, agresji ze strony złych ludzi, a także niektóre pożary, powodzie i inne wielkie zniszczenia są konsekwencją samowoli człowieka, a nie bezradności Boga, który cierpliwie czeka, aż wszyscy się opamiętają i zechcą żyć według Jego wskazań. Wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre. Ale ludzie nie zawsze cenią sobie dobre Boże dary. Potrafią je niszczyć, lekceważyć, krytykować i zmieniać, jak chociażby swoje starzejące się ciało. We współczesności mamy kult młodości i pięknego ciała. A więc niektórzy ludzie, bez względu na płeć, wydają mnóstwo pieniędzy na operacje plastyczne, bo chcą ukryć przed innymi i przed sobą, że się starzeją, że ich ciała nie wyglądają już tak, jak w wieku 20 czy 30 lat.
Wielu ludzi próbuje poprzez młodzieżowy styl bycia zatuszować chociaż na kilka lat swój wiek, swoje ograniczenia, które są czymś naturalnym, gdy przybywa nam lat, przybywa chorób i różnych słabości. Niektórzy mocno akcentują, że są panami swego losu, a więc wolno im robić wszystko, nawet to, co jest sprzeczne z Bożymi przykazaniami. Zapominają, że Bóg Stwórca i Prawodawca pragnie jedynie naszego dobra i dlatego tak, a nie inaczej wszystko dla nas zaplanował. Zaplanował nam szczęśliwe życie w raju, ale ludzie tym pogardzili, a teraz muszą cierpieć i zmagać się z różnego rodzaju problemami, przeszkodami, ciężarami. Nie dlatego, że Bóg tak chciał i chce, ale dlatego, że ludzie musieli być z raju wypędzeni z powodu skłonności do grzechu. Jakże radosne jest Izajaszowe zwiastowanie, które usłyszeliśmy na początku. Bóg kiedyś stworzy nowe niebo i nową ziemię. I nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. Kochani, co dziś myślimy, gdy słyszymy, wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co przyjmuje się z dziękczynieniem. No właśnie, z dziękczynieniem, z wdzięcznością. Czy dziękujemy Bogu za wszystkie Jego dary codziennie, regularnie? Czy te dary przyjmujemy bez względu na to, czy się nam podobają, czy też nie? A jeżeli zdarzy nam się coś odrzucić, czymś pogardzić, to do kogo mamy potem żal i pretensje? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w 4 rozdziale przypomina jeszcze o tym, że dary Boże zostają poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Uczymy dzieci na lekcjach religii, na szkółkach niedzielnych, ale też czasami w kazaniach przypominamy sobie i innym, że należy w modlitwie dziękować za to, co Bóg nam daje każdego dnia. Zachęcamy do modlitwy przed jedzeniem. Jak na przykład, niech Ci Boże będą dzięki za te dary z Twojej ręki, za posiłek i okrycie, za pokój, zdrowie i życie. Albo Twoje to są dary, Panie. Szczere dzięki przyjmij za nie. Spraw, abyśmy każdej chwili chlebem słowa Twego żyli. Amen.